zostań, zostań, zostań. Cześć kochani, tu Dorota, witam was gorąco na moim kanale. Dzisiaj witam was w makijażu, body paintingu, czyli ogólnie rzecz biorąc charakteryzacji zainspirowanej postacią z gry Overwatch. Ci z was, którzy wiedzą o co kaman, wiedzą, że ta postać to Zarya. Dzisiejszy materiał nagrywam we współpracy z firmą Nvidia i dotyczy jednej z nielicznych gier, które miałam okazję z przyjemnością grać. Zarya jest potężną kobietą z pokaźnej wielkości bronią, ale niestety broni w przeciwieństwie do zbroi nie jestem w stanie tak po prostu namalować. Przynajmniej nie na sobie. Ale wszystkie inne jej atrybuty, cechy wyglądu postarałam się uwzględnić. A wy napiszcie oczywiście, czy taka wersja wam się podoba i czy jest do zaakceptowania. I oczywiście, jaką jeszcze postać z tej lub z innej gry chcielibyście zobaczyć. Ja jestem otwarta na wasze propozycje, a tymczasem zobaczcie, jak powstała dzisiejsza charakteryzacja. Kochani, zaczynam od namalowania zbroi, czyli body paintingu, a konkretnie zacznę od naszkicowania wszystkich elementów, żeby łatwiej mi było je później wypełniać. Będzie to taka po prostu trochę kolorowanka. Szkicuję białą konturówką, a całość maluję oczywiście farbami wodnymi. Jeżeli macie wątpliwości, jakich farb używam do tego typu malowideł, to odsyłam was, na dole będzie link do filmu, w którym opowiadam o farbach, których używam. Jak możecie zauważyć, jest tu kilka odcieni szarości, ciężko by mi było podać konkretny, ponieważ mieszam z białym, czarnym, żeby uzyskać odpowiedni odcień. Oczywiście wzorowałam się tutaj dokładnie na zbroi, w której najczęściej występuje Zarya, natomiast musiałam ją trochę uprościć i zmodyfikować, żeby po prostu dało się ją namalować na ciele. Jak możecie zauważyć, szare elementy pokrywam też warstewką srebrnej farby, żeby imitowała metal, z którego zrobiona jest zbroja. Dodaję oczywiście ciemniejsze kontury, używam tutaj szarej i czarnej farby, żeby te wszystkie detale wykończyć. I oczywiście za chwilkę też zobaczycie, że jaśniejszym odcieniem szarości oraz bielą dodaję trochę świateł. Również, żeby wykończyć zbroję. Przyszła pora na takie detale jak napisy i rysunki, które umieszczone są na zbroi. Jest to napis po rosyjsku i nawet jeśli znacie rosyjski, możecie go nie przeczytać, a to dlatego, że widzicie wszystko w odbiciu lustrzanym, ponieważ ja patrząc do lustra musiałam wszystko rozumieć i widzieć tak, jak widzę na ilustracji, więc siłą rzeczy teraz jest to odwrócone, a na zdjęciach sobie to wszystko odwróciłam z powrotem. W telegraficznym skrócie możecie zobaczyć, jak namalowałam tatuaż. Teraz jeszcze tylko troszeczkę podkreślam mięśnie, maluję opaskę na ręce, wkładam soczewki i przechodzę do twarzy. Oczy podkreślam naturalnymi, ciepłymi brązami w ten sposób, żeby zredukować wrażenie opadającej powieki. Jak widzicie, wykontrolowałam też trochę nos. I przechodzę do bardzo charakterystycznej blizny, którą Zarya ma nad okiem. Najpierw maluję ją za pomocą konturówki w kolorze nude, troszeczkę brzegi podkreślam cieniem do powiek i następnie całość traktuję kolodionem, czyli specjalnym środkiem do robienia wklęsłych blizn. Zarya ma bardzo ciemne brwi w takim charakterystycznym kształcie, który postaram się oczywiście odtworzyć za pomocą farbki do brwi z NYXa. Oko podkreślam eyelinerem i od razu przepraszam, że będziecie mieli teraz wielki szok, ponieważ pojawią mi się różowe włosy. Niestety przez swoje niedopatrzenie wyłączyłam sobie kamerę w nieodpowiednim momencie i nie nagrałam całego tego procesu. Musicie mi więc uwierzyć na słowo, że użyłam tutaj sprayu do włosów oraz różowej farby z Party Explosion. I tyle. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Napiszcie mi koniecznie, na jaką jeszcze postać z gry w moim wykonaniu czekacie. Ja już się zwijam, buziaki wam przesyłam i do zobaczenia.